cześć, witajcie z tej strony Gratis, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny materiał z TikToków. Wspaniałych TikToków, zobaczymy jakie dzisiaj przeklęte rzeczy możemy zobaczyć, więc zaczynajmy. Robiła to przez 2 godziny, żeby zdobyć Robuxy. O nie, czy to jest jedno z tych najgorszych skamowskich obbi, typu: o, mamy 200 tysięcy poziomów przejścia, dostaniesz Robuxy. O tak, to działa. Chwila, on... czemu on lata? On jest adminem tutaj? Czy to on skamuje ludzi? No nie. Jeszcze na telefonie pewnie. O nie. O nie. A współczuję, totalnie współczuję. Wyobraź sobie wybuchnąć. O nie, Bekon, uciekaj. Uciekaj, Bekon. No tak, uwielbiam, kiedy zawsze ktoś pisze takie: ta gierka jest taka łatwa, to jest takie banalne. Proszę bardzo, pyk. I lecę w powietrze. Fani Robloxa? Okej, co robią fani Robloxa? Walą w klawiaturę? Chyba nie. Jak zdobyć darmowe Robuxy? Oczywiście, wszyscy chcą. Ja w 2015 roku. Fun fact. Kliknął, o, kliknął spację. Rację, chwila, trzeba się przyjrzeć. Kliknął, rzeczywiście, nieraz. Na pewno robił to obbi, co robiła ta z pierwszego TikToka. 100%. Bro, w ten sposób zdobyć darmowe Robuxy. Chcesz zostać Slenderem, ale nie masz Robaxów? Robaxów? Co to ma być? Jaki skin? No cóż, że tak powiem, liczyłem na jakiś, nie wiem, jakiś tryb, gdzie się przebierze, jakiegoś morfa zrobi, czy pokaże, jak się ubrać za darmo. Nie, proszę bardzo, nie masz Robuxów, mam cię. Wchodzisz do tego. Skiri! O nie, jak się ubrać jak śmieszny kolej z wąsem, o nie, kto tak robi, co jeszcze trzeba Robuxy wydać, 50 Robuxów, już 80, 130 Robuxów wydajemy, 150 Robuxów, naprawdę są takie, o Jezu, są takie wąsy, jeszcze to ubranie, nie, no ubranie może, aha, kolejne, 160 Robuxów. O nie, to musi zostać powstrzymane. O co tu chodzi? A, /ls, dobra, czyli emotki z Robloxa. Ej, dobrze mu to wychodzi, nice. Koza. To tak musiało być, w siedzibie Robloxa ktoś właśnie tak zaproponował: ej, słuchajcie, musimy dodać kilka starych jakichś takich animacji, takie proste muszą być, żeby łatwo się zrobiło. I ktoś stanął i właśnie tak zrobił, pomachał głową, tak się macha totalnie, tańczenie, o, w ten sposób będziemy tańczyć, każdy tak tańczy, bum, robimy. Aha, dobra, rozumiem. Wspaniale, czyli cała postać jest za darmo, ale jak chcesz kupić samą minkę, musisz zapłacić 54 tysiące Robuxów. Nie, no Roblox, gratulacje, super, super, perfekcyjnie, nie no, ideał, po prostu super, super to wymyśliliście. Okej, okay. Skille, survive the disasters, dobra. Co my tu mamy, co będzie, coś złego się wydarzy? Sztorm. Sekunda, gdzie pyk! Dostał piorunem i w instant. Po prostu moment goniła. Pstryk! To się nazywa karma. Chciał wejść wysoko, to go gra pokarała. Proszę bardzo. Pyk! O nie! To są te wózki! Dlaczego ktoś trzyma ktoś jest klockiem, zamienił się w nie. One mają najgorszą fizykę, wszystkie właśnie latają jak klocki. Ale wyleciał. O nie. Ostatni był najlepszy. Ostatni był najlepszy, poleciał do nowej galaktyki. Odwróciła się tak szybko. Ale zdjęcia lecą, jedno po drugie. Szybko się odwróciła. Ale też szybka reakcja. Ta gazeta. Ja tu tylko gazetę czytam, nic się nie stało. Nie patrzę na ciebie. Ale to zdjęcie, jak szybko się odwraca. Pyk, gazeta. To jest dwa refleksy, obydwoje mają taki wspaniały refleks. O Boże, wspaniałe. Jak powstały bekony? Ktoś smażył bekon? Ktoś dostał, ktoś łysy dostał w głowę bekon i się przypiekł. A, i ktoś z Robloxa stwierdził: super pomysł, robimy bekonowe włosy. Proszę bardzo, nice. Tak właśnie powstały bekony, tak to właśnie wyglądało. Jakiś grafik spojrzał, mówi: to jest perfekcyjne, super, stawiamy to do Robloxa. Okej, Squid Game. Co, nie uda mu się? Nie no, idzie mu dobrze, łatwo mu idzie. Ładniej. O nie.
O nie! Tego się nie spodziewałem. Niestety komuś innemu się nie udało i to był właśnie efekt tego wszystkiego. Co poradzić? Co poradzić? Jak wystraszyć ludzi na Brookhaven? Dobra, zobaczmy. Idź na X-Raya. Plecy są zepsute, dobra. A, będą próbować, dobra, zobaczmy. Nice. O nie. To jest złe. I co, rozumiem, że na tym wózku szpitalnym takim mają być, tak? Tak jak było na filmiku wcześniej. Okej. Jest i wózek. Dziadek się położy? Dziadek, siadaj, dawaj, sprawdzamy. Dawaj go do X-Raya. Go zgięło. Nie no, naprawdę, nice. Poszli do szpitala zdrowi, wyszli zepsuci. Nie no, bardzo dobrze, wspaniale po prostu. Idealnie. Dobra, co tu mamy? Amogus? O kurde. Steve z Minecrafta. Może powinniśmy zrobić TikToki z Minecrafta. Dajcie znać, co myśli o TikTokach z Minecrafta. To jest najlepsza rzecz. Ale z tych wszystkich rzeczy, śmiejąc się, totalnie śmiejąc, tutaj z tej jednej rzeczy nie mogę. Wyobraźcie sobie, jakby był update w Robloxie i takie włosy by były do dodania. Jak teraz już dodali takie śmieszne nowe ubrania, ale jakby były takie włosy, to by była flora dopiero. Jeszcze jakby można było je malować. Ta gra jest bardziej śmieszna niż straszna. Okej. Co to jest? Worek na śmieci go... Worek na śmieci go zaatakował i się przewrócił w powietrzu. Nice! Super gierka! Gra nazywa się Horror Kampong. Kampong! Nie brzmi jak nic poważnego. Głowa, ręka, ręka. Głowa, ręka, ręka. No dobra, no jakby to standard. Wiemy, jak są zbudowane postaci w Robloxie. What the fuck? Chwila, czy ktoś... Jak coś takiego założył, to jest coś... Chwila, co? Jeszcze dalej, dalej poprosimy. Ja, to jest koszulka, czy jak oni to zrobili, że głowy nie mają rąk? Come on, what about? Czy postać jest taka wysoka, że głowa i ręce wchodzą w ciało? Nie mam pojęcia totalnie. Nie będę się z tobą umawiać. Jesteś tylko zwykłym noobem. Oho, noob się wkurzy, ewidentnie. No tak, mamy dwa rodzaje noobów. Ten zwykły i ten, którego nikt się nie spodziewa. Wspaniałe. Nice. Także przypomnę, jeśli chcecie, na moim profilu możecie oczywiście zostawić obserwujkę, możecie obejrzeć mój filmik i zostawić mi serduszko. Mamy 2300 polubień. Wbijmy 100 tysięcy obserwujących, a co tam, zaszalejmy. A teraz zapraszam was na kolejne tego typu odcinki, a póki co to koniec. Trzymajcie się ciepło, no i cześć.